Wyjeżdżam. Zawsze możesz tu wrócić. Jest ze mną Rafał Karwo z zespołu Tabu. Przed chwilą zakończyliście koncert w Toruniu. Jak było? Bardzo energetycznie, fajnie, mnóstwo ludzi. No cieszymy się, kurczę, przyjechaliśmy do Torunia, zawsze gramy w Odnowie, koncerty typu Afryka, czy na, jako goście na trasach różnych zespołów, które ten klub są w stanie zapewnić. Przyjechaliśmy do Torunia pierwszy raz, żeby grać sami, no i kurczę, fajnie, bo pełny klub, mega energia, jakby kontakt z publicznością, super. Bardzo dużo osób śpiewało już nową płytę, z którą przyjechaliśmy tutaj, także Toruń dał radę. Napij się ze mną wódki, zapalimy. Organizujecie też festiwal reggae, prawda? Od 12 lat. Jak powstał pomysł? Skąd to się wzięło? Pomysł powstał tak, że założyliśmy najpierw zespół, zrobiliśmy parę prób, zagraliśmy parę koncertów i wysyłaliśmy demówki, żeby zagrać na jakichś dużych festiwalach, ale nikt nas nie chciał zapraszać. No postanowiliśmy sobie zrobić swój festiwal, żeby na regowym festiwalu zagrać. 12 lat już to robimy i teraz festiwal jest już na takim poziomie, że jest kilka tysięcy osób i naprawdę w Polsce to jest znaczący festiwal. Dobrze cię widzieć, oj jak dobrze cię słyszeć, oj jak dobrze cię widzieć, oj jak dobrze cię słyszeć. Nie jesteś sam, przy tobie brat, jest tutaj obok, aby pomóc ci wstać. Nadchodzi wiatr. Koncertujecie także za granicą. Jak tam publiczność was odbiera? Jakoś inaczej czy podobnie? Gramy dla Polonii. Nie gramy dla Anglików, Czechów czy Niemców. Gramy dla Polonii, która tam mieszka i oni przychodzą na koncerty. Jest ta publiczność dużo jakby... Ta publiczność bardziej potrzebuje i cieszy się tym, że przyjeżdża zespół z Polski i że może go posłuchać i z nim się pobawić. Porozmawiamy o dziewczynach. Pozdrawiam wszystkich widzów UMK TV. Do zobaczenia na koncertach, do zobaczenia w Toruniu, gdziekolwiek. Może spotkamy się w maju. Trzymajcie się ciepło.